Otwieram posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta. Witam serdecznie radnych siódmej kadencji. Witam panią skarbnik Urszulę Ruską, panią sekretarz Annę Wiaderny, pana mecenasa Wojciecha Berendowicza. Witam zaproszonych gości, pana prezesa spółki Partner Bernarda Pustelnika. Witam naczelników oraz mieszkańców miasta. Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Zatwierdzenie porządku naszych komisji połączonych. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku lub ewentualnie ma uwagi? Nie widzę. Wobec tego, proszę państwa, przystąpimy do przegłosowania porządku naszego posiedzenia. W całości. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem naszego porządku posiedzenia połączonych komisji? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Również dziękuję i proszę o wyniki. Głosowało 12 radnych, za 12. A pan Hubert Handy dopiero... Ale nie ma w ogóle, nie głosuje, to czyli ktoś nie głosował w ogóle, nie, proszę. Czego? Aha, dobrze, głosowało 12 radnych, za 12, dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2021 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Partner Spółka ZOO w Lędzinach. Proszę bardzo pana prezesa Bernarda Pustelnika oraz pana Grzegorza Bergera o zabranie głosu. Proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dziękuję za zaproszenie i za to, że państwo żeście się zebrali w trybie nadzwyczajnym. Dwa słowa usprawiedliwienia. Szanowni państwo, 2 marca 2018 roku, czyli niedawno, ponieważ dzisiaj już mamy 7 marca, czyli 5 dni temu, weszło rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. To już jest wersja ostateczna. Tych wersji, jak ja znam, to było przynajmniej 3. Jak ja byłem na szkoleniu, to była wersja numer 2. Później pracownicy, pan Grzegorz Berger też był na szkoleniu. W tamtym tygodniu to była wersja numer 3. Rozporządzenie różni się od tych wszystkich innych wersji. Stąd prośba właśnie, żebyście się państwo zwołali w takim trybie nadzwyczajnym, więc my mamy obowiązek uchwalenia tej taryfy do 12 marca. Dzisiaj już mamy 7 marca. To rozporządzenie różni, ma 49 stron, 11 tabel do wypełnienia, aby zatwierdzić tą taryfę. Jak państwo wiecie, 12 grudnia 2017 roku weszło prawo wodne, więc duża ustawa regulująca wiele rzeczy i również tą taryfę. Więc my tą taryfę musimy sporządzić w oparciu o wyniki spółki o 3 lata wstecz i na 3 lata do przodu. Państwa informujemy, no niestety państwo już jakby nie zatwierdzacie tej taryfy. Jak najbardziej wsłuchujemy się w państwa opinię, a organ nowy powstały Wody Polskie zatwierdzają nam tą taryfę. Stara taryfa obowiązuje do końca czerwca 2018 roku i tyle, szanowni państwo, tytułem wstępu. Jeszcze raz państwu dziękuję, że zebraliście się w trybie nadzwyczajnym. Natomiast prosimy państwa o zaopiniowanie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych, Urządzeń Kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2020, bo to zgodnie z tą ustawą i tym rozporządzeniem wynika. I oddałbym tutaj głos panu Grzegorzowi Bergerowi, żeby omówił ważniejsze elementy z tego planu, które żeście państwo otrzymali. Szanowna Przewodnicząca, Szanowni Radni, przedstawiony Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych został podzielony tak w latach ubiegłych
w zależności od kierunku finansowania na wodociągi i kanalizacje. W zadaniach wodociągowych tutaj z inwestycji, które można powiedzieć są takimi ważniejszymi, które będziemy realizować, to jest wykonanie alternatywnego zasilania naszych wodociągów z siecią RP-wikowską. To jest tak jak gdyby troszkę na przyszłość, żeby mieć alternatywę zasilania w przypadku dużych awarii. I jedynie pokazujemy w następnych latach, zgodnie z tymi tabelami, które żeśmy Państwu tutaj przekazali, rozbudowę sieci wodociągowej w rejonach inwestycyjnych, w których posiadamy sieci wodociągowe oraz taki pilotażowy program obniżania twardości wody z uwagi na to, że nasza woda, którą pobieramy z kopalni, ma specyficzny skład chemiczny i tutaj takie inwestycje. Z robót kanalizacyjnych jest podzielone na oczyszczalnie Hołdunów oraz oczyszczalnie Ziemowit. Jak Państwo zauważyli, tutaj na oczyszczalni Hołdunów są główne nasze inwestycje teraz skierowane. To jest od zrobienia koncepcji poprzez projekt, a następnie w latach następnych przebudowę tej oczyszczalni z uwagi na dostosowanie jak gdyby tej oczyszczalni do przepływów, które są na zlewni oczyszczalni Hołdunów, ładunku, jaki tam dopływa do tej oczyszczalni, no i zmodernizowanie już tego obiektu, który technologicznie nazwijmy jest już troszeczkę przestarzały. Na oczyszczalni Ziemowit tutaj chcemy iść troszeczkę w kierunku instalacji fotowoltaicznej przy uzyskaniu środków zewnętrznych. Jeżeli nam się to uda, to ta inwestycja będzie realizowana i zakup pompy, które ścieków surowych. Z ważniejszych inwestycji, które będziemy realizować, które uzgadnianie, żeśmy trzeba zaznaczyć też tutaj z Urzędem Miasta, z Wydziałem Infrastruktury, to jest przede wszystkim realizacja w roku bieżącym ulicy Czafli. To jest jak gdyby zakończenie tego zadania, które było rozpoczęte w roku ubiegłym w dzielnicy Goławiec. Następnie projekt ulicy Podmiejskiej i wykonawstwo. W tym roku zamierzamy również zrealizować projekt dla kanalizacji w dzielnicy Blych z uwzględnieniem też tych terenów inwestycyjnych w rejonie, tam gdzie jest wydzielona ta strefa miasta Lędziny. No i oprócz tego te drobniejsze trochę wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych, które tam są realizowane przez mieszkańców indywidualnie. W latach następnych ulica Łanowa, Boczna, to jest jak gdyby już dokończenie inwestycji w ulicy Łanowej, która nie była realizowana w ramach projektu z uwagi na brak zgody. Projekt i budowa kanalizacji w ulicy PCK, to jest zadanie też, które nazwijmy, chcemy zrealizować. Ulica PCK łącznie z tymi przyległymi uliczkami, które tam dociążają, jak gdyby tą zlewnię, będzie całość tego projektu obejmowała i wykonawstwo. Następnie, w następnym roku chcemy wybudować kanalizację w ulicy Miłosza i pierwszy etap w dzielnicy Ratusz Świnowy. To jest projekt, który obecnie jest realizowany, dokumentacja projektowa przez Urząd Miasta. I w następnych latach, w 2021, to jest ulica Sienkiewicza, to będzie jak gdyby zakończenie tego skanalizowania rejonu, który nam wypadł pomiędzy ulicą właśnie Pokoju, a ulicą tą trójkątną. Ratusz Świnowy, drugi etap, no i też wykupy sieci kanalizacyjnych, które realizujemy sami. Sami realizujemy albo wykupujemy sieć, którą wykonali mieszkańcy. Także to są główne nasze założenia co do realizacji na te lata, które żeśmy przedstawili w wieloletnim planie inwestycyjnym. Także prosimy ewentualnie o. Ja. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja bym prosił o wprowadzenie autopoprawki. Na drugiej stronie punkt 11. Wpisane jest 50, w zasadzie 5 tysięcy, a powinno być 50 tysięcy, brakuje jednego zera. Tylko w ramach autopoprawki. Dziękuję. Zadanie, modernizacja, wykup urządzeń kanalizacyjnych. W nawiasie wykonania we własnym zakresie sieci kanalizacyjnej oraz wykup urządzeń kanalizacyjnych. To jest jedenastka, tak? Tak, jedenastka. Tak, w punkcie 11 planowana inwestycja w 2020 roku. Tak, czyli zero dopisujemy, to będzie tak, suma to jest teraz 50 tysięcy. 50 tysięcy. Aha, rozumiem, za kropką tutaj. To jest taki drobny błąd. Ale na tablicy mamy nie, 50 tysięcy. Aha, dobrze jest. Aha. Nie, na tabletach jest dobrze. Tu pokazuję. 11. A nie jest.
Brakuje, brakuje zera. Tam jest 50 kropka jakby tak. Tego i 2,0. Dobrze. Dobrze, już jest to wprowadzone, czyli to będzie autopoprawka. Z autopoprawką drobną. Dobrze, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Proszę, pan radny Handy. Panowie, tam nie mam teraz przed sobą tableta, żeby się przyjrzeć dokładnie, ale czy w tym planie jest ujęte tam ta przepompownia na ulicy Zamkowej, bo tam pan kierownik się orientuje w tym temacie, tam były takie omawiane próby obejścia tego, żeby ta deszczówka nie wpływała do tej przepompowni, żeby te częste, zbyt częste te awarie nie występowały. Czy coś w tym kierunku tam się będzie robiło, bo tam przy większych deszczach to tam zawsze pan Grzegorz wie, jak to tam wygląda. Proszę o wyjaśnienie. Odnośnie wyjaśnienia, ta inwestycja jest jeszcze, ta sprawa przepompowni na ulicy Zamkowej, to jest w ramach jeszcze gwarancji i tutaj wykonawcy jak gdyby są zobowiązani do pewnych rzeczy jeszcze do zrobienia, także myśmy nie zakładali inwestycji z naszej strony co do robienia jakichkolwiek inwestycji w tym zakresie. Dziękuję. Ad vocem pan Hubert. To wykonawcy już są poinformowani w tym temacie, że coś. Proszę włączyć mikrofon. Nie. O teraz. To jest sytuacja. Są poinformowani, bo sprawa odwodnienia w tym rejonie jest przez nas monitorowana i są zgłaszane na bieżąco rzeczy. Także nawet jutro na separatorze pewne rzeczy będzie wykonawca tam wykonywał. Dziękuję. Pan radny Tomasz Kostyra, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie prezesie, panie kierowniku, mam takie pytanko, bo składałem dwa wnioski na poprzedniej komisji odnośnie, tu jeden to budowa kanalizacji trójkątna Miłosza PCK i wniosek ten jest realizowany. Natomiast mam takie pytanie, że żeby uszczegółowić, bo zabrakło mi tego stwierdzenia, projekt budowlany i wykonawstwo ulicy Trójkątnej, uda się zrobić to w tym roku? Z ustaleniami, jakie mamy z miastem, mamy jak najszybciej przystąpić do projektowania tych ulic obejmujące cały zakres, to jest Trójkątna Miłosza Sienkiewicza i w tym roku przystąpić do realizacji ulicy Trójkątnej z uwagi na to, że miasto też tam pewne rzeczy chce wykonać związane z odwodnieniem tego rejonu, także będziemy te jak gdyby wspólne inwestycje musieli ze sobą, żeby one współgrały. Tak, bo jest pan wyłączony. Ad vocem? A do tej samej sprawy? To proszę, panie radny. Przepraszam. Natomiast drugi mój wniosek dotyczył sieci wodociągowej w tym momencie. Odnośnie ulicy Karola Miarki. Czy tam ewentualnie spółka partner planuje jakieś tutaj kwestie związane z budową tej sieci, projektowaniem sieci wodociągowej? Bo pytam dlaczego, no bo wiem na pewno, że na osiedlu Długosza spółka ma swoje sieci, na ulicy Pokoju też ma swoje sieci, więc czy ewentualnie jest taka możliwość, że żeby spółka gdzieś tam się zaangażowała i wykonała wodociąg ze swojej strony na ulicy Karola Miarki? Proszę, pani przewodnicząca, czy mogę w tym temacie zapytać? Proszę, panie burmistrz. Pani radny, kwestia wodociągów, o którym pan mówi, dotyczy spółki RPWiK, a nie spółki partner. Dziękuję. W dalszej kolejności pan Robert Żmijewski, proszę. Panie prezesie, ja mam jedno zapytanie. Chodzi mi o osiedle Ziemowit, o modernizację sieci wodociągowej, bo tutaj w tym wieloletnim planie rozwoju praktycznie nie ma żadnego śladu. Każdy wie, jaka jest sytuacja z tą wodą na osiedlu Ziemowit. Tu o twardości wody pan już poruszał, bo to jest zasilane właśnie ze zrobów z kopalni Ziemowit, ale jest kwestia, że mieszkańcy skarżą się, że ta woda jest jednak zabrudzona, że jest rudek tego, czy coś będziemy robić w tej materii, żeby tą sieć jakoś modernizować na tym odcinku. Kopalnia, osiedle Ziemowit. Radny, spółka partner swoje sieci wodociągowe ma już wymienione. Tam jest kwestia tego zanieczyszczenia tej wody, to jest głównie
trochę po stronie jeszcze kopalni, chociaż trzeba przyznać, że kopalnia też inwestuje w te swoje sieci wodociągowe na terenie kopalni. I z tego, co jeszcze na przyszłość, kopalnia też planuje w przyszłości modernizację stacji uzdatniania wody, która będzie też robiona przez miasto. Także w pewnym momencie ta sprawa zarówno składu chemicznego tej wody, jakości tej wody zostanie już rozwiązana, ale to głównie będą inwestycje, które będą czynione przez PGG jako dostawcę wody dla sieci, z której my później rozprowadzamy wodę do naszych klientów. Proszę panie radny ad vocem. Reszta tych inwestycji leży już po stronie tak jakby kopalni, tak? A modernizacja tej stacji uzdatniania to... Dobrze. Ale jak są pytania, proszę mikrofon zgłosić się i mikrofon włączyć. Ale panie Karol, jeszcze pan nie ma włączonego mikrofonu. Jest pan trzeci. Tak, pani Ewa Fojcik, proszę. Bo też właśnie w kwestii tej twardości wody, ponieważ widzę, że państwo sporo tych środków chcecie przeznaczyć. Na czym będzie polegał ten program obniżenia tej twardości wody? Bo to właśnie jest główny problem. Mieszkańcy bardzo narzekają na tą twardość wody. Czy to poprawi znacznie tą jakość tej wody? Na czym będzie polegał ten program? Szanowni państwo, tak, mamy pokazane w naszym wieloletnim planie inwestycyjnym. Najpierw chcemy zlecić opracowanie takie pokazujące nam kierunki, w których mamy iść z poprawą tej jakości wody. I z tego, co żeśmy już wcześniej, kiedyś w poprzednich latach jak gdyby rozpoznawali temat, są pewne instalacje, które się zabudowywuje na konkretnych obiektach mieszkalnych, wielorodzinnych, bo to głównie to są nasi klienci wielorodzinni, gdzie zabudowywuje się instalacje, które potrafią tą poprawić w znacznym stopniu jakość tej wody właśnie poprzez obniżenie tych parametrów, które są akurat dla tej wody w naszym przypadku niekorzystne. Także to są takie jak gdyby instalacje skierowane dla konkretnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dziękuję. Pan Hubert Handy. Ja mam pytanie dotyczące tej łanowej, panie kierowniku. Tam tylko kilka domów będzie, czy tam większy zakres się przewiduje na łanowej? Tam około chyba 6 nieruchomości, które nie są podpięte do kanalizacji. To są budynki, które pierwotnie miały być podpięte do kanalizacji w ramach projektu porządkowania gospodarki ściekowej, ale z uwagi na to, że właściciel nieruchomości, dojazd drogowy tam do tej nieruchomości nie pozwolił na przejście kanalizacji, inwestycja została niezrealizowana. No niestety później, dla nas teraz jest to kosztem wykonania, bo teraz jest zgoda tego właściciela, żeby jednak tą kanalizację tam poprowadzić. I wszyscy ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają, są zainteresowani podłączeniem do kanalizacji, bo oni systematycznie jak gdyby do nas się zgłaszają, już kiedy będziemy realizować tą inwestycję. Dziękuję. Proszę pan Karol Kolny. Dziękuję pani przewodnicząca, panie prezesie, panie kierowniku. Po części już zostało moje pytanie tutaj wytłumaczone, jeżeli chodzi o temat uzdatniania wody, ale dopytam, skoro musi być to nagrane, to czy PGG, czy kopalnia określiła się, na kiedy mają zamiar wymienić tą maszynę czy pompownię uzdatniania wody? Nie wiem, czy oni się określili w datach i czy to właśnie ta wymiana tego sprzętu uzdatniania nie spowoduje zmniejszenia tej twardości, bo nie bardzo wiem, jak to technicznie jest tam rozwiązane i czy to jest zasadne, jeżeli oni to wymienią i to spowoduje zmniejszenie twardości, czy my musimy jeszcze wkładać swoje koszty, żeby to obniżyć, tą twardość indywidualnie u każdego mieszkańca na domach wielorodzinnych. Jak to wygląda? Dziękuję. Proszę panie prezesie, czy pan kierownik... 22 lutego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła pani burmistrz, ja i pan dyrektor Horst. Rozmawialiśmy na ten temat, po czym spółka otrzymała pismo odnośnie wykonania stacji uzdatniania wody. I tam jest termin zakończenia inwestycji 2022. Stąd my wcześniej też chcemy podjąć działania, aby do mieszkańców Lędzin ta woda była
nie tak jak jest teraz w tej górnej granicy tej twardości wody, tylko żeby to trochę obniżyć. Stąd powiedzmy te zapisy odnośnie twardości wody w planie PGK Partner. Dziękuję. Pan radny Robert Żmijewski. Panie prezesie, ja mam takie pytanie, bo na rok 2018, tam z przełomem 19 jest przeznaczonych środków 920 tysięcy. Z tego, co tu widać w tym planie modernizacji tej sieci kanalizacyjnej, o to mi chodzi. Mniej więcej chciałem się zapytać, bo w budżecie miasto ma przekazane 370 tysięcy. Czy reszta będzie ze środków własnych firmy, czy też będziecie się starać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub liczycie też na miasto? Plan modernizacji sieci to 920 tysięcy złotych, to są koszty spółki PGK Partner. Do całej modernizacji należy doliczyć środki, które Państwo macie jako radni w budżecie miasta. I na dzień dzisiejszy spółka nie złożyła jeszcze żadnego projektu, aby próbować dofinansować te zadania. My rozmawiamy z dwoma firmami, które świadczą usługi dotyczące pozyskania pieniędzy ze środków unijnych. Stąd, jak Państwo byście spojrzeli, jest zabudowa urządzeń fotowoltaicznych z dofinansowaniem 85%. Jeżeli chodzi o instalację fotowoltaniczną w oczyszczalni Ziemowit i jesteśmy na etapie jakby rozeznania konkursów, gdzie spółka mogłaby składać projekty, tak jak był wcześniej realizowany ten duży projekt, aby te dofinansowanie zmniejszyć, więc te kwoty, czyli te 920 tysięcy złotych, jest to maksymalne dofinansowanie. Dziękuję. Pan Tomasz Kostyra, proszę. A, teraz pan Robert się wyświetlił dopiero. No to wrócę później do pana. To proszę ad vocem, jeżeli pan ma do tego tematu, proszę. Czyli rozumiem, 920 tysięcy to jest wkład firmy Partner. A właśnie następna sprawa to jest ta rozbudowa czy przebudowa oczyszczalni ścieków na Hołdynowie. Tam jest kwota 7,5 miliona. No, nie wiem, czy miasto w ogóle jest w stanie by taką inwestycję udźwignąć, to czy tu właśnie szukamy jakichś środków zewnętrznych na tą inwestycję? Proszę, panie prezesie. W tym planie modernizacji są pokazane środki finansowe PGK Partner i tam na pewno będziemy się starali o dofinansowanie do budowy oczyszczalni na Hołdunowie. Jesteśmy na etapie projektowania, żebyśmy wiedzieli, jaka to będzie ostateczna kwota. Tak jak tutaj Państwo macie w poszczególnych latach te wykonanie koncepcji projektu i tak dalej. To są szacunkowe kwoty podane i ja jakby nie wyobrażam sobie, żeby te 6 czy 7 milionów złotych w 100% musiała spółka wydać. Na pewno będziemy się ubiegać o dofinansowanie albo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Wojewódzkiego, ewentualnie coś z RPO, jeżeli będzie jeszcze taki konkurs. Dziękuję. Pan Tomasz Kostyra. Dziękuję, panie prezesie. Ja mam takie pytanie, czy są jakieś prowadzone prace, projekty, bo gdzieś tam słyszy się takie głosy, że być może uda się załatwić dofinansowanie do nowych przyłączy dla tych obszarów, które wykonujemy nowe sieci kanalizacyjne, ale jakieś dopłaty dofinansowania dla mieszkańców. Czy coś w tym temacie ze strony spółki wiadomo, czy ewentualnie może tutaj pani burmistrz? Proszę, panie kierowniku. Sprawa dofinansowania była jedynie załatwiona, jeżeli żeśmy realizowali ten duży projekt i dopłata z Narodowego Funduszu do przyłączy. Te konkursy się pokończyły jak gdyby dofinansowania tych przyłączy i to było jak gdyby, później była jeszcze kwestia dofinansowania ze strony tutaj państwa jako miasta do przyłączy. I tu jedynie widziałbym ewentualnie taką sytuację, że to ewentualnie ze strony miasta dofinansowanie do konkretnych przyłączy. To nie będą już jakaś skala potężna tych przyłączy, bo to te ulice, które teraz kanalizujemy, to jest zakres tych podłączeń, nie jest aż tak strasznie duży. Bo to są uliczki, w których nazwijmy mamy 15, 10 domów, 4 domy. To taka skala jak gdyby przyłączy. Dziękuję. Pan Tomasz Kostyra jeszcze, proszę. I ostatnie moje pytanie takie dotyczyło na
poszczególne lata jest tam przewidziana modernizacja hydrantów, które mają służyć do celów zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych. Na jakich obszarach mają być wymieniane te hydranty? Hydranty główne. Aby ewentualnie panowie to rozwinęli temat, na jakich obszarach będą nowe hydranty? Byłem właśnie w rejonie tam osiedla tego na przy Zimowicie, bo tam jest to jeszcze parę rzeczy mamy do wymiany. Dokładnie i to tam będzie te hydranty wymieniane. Dziękuję. Są jeszcze pytania ze strony państwa radnych? Proszę państwa, proszę się wypytać, bo sesja to myślę, że będzie proforma, żebyśmy szybciutko zakończyli, żeby później nie było dodatkowych pytań. Czyli nie ma, proszę państwa, to ja bardzo dziękuję panu prezesowi i panu kierownikowi. Proszę panie Karolu, oczywiście. Korzystając z okazji, dziękuję pani przewodnicząca, panie prezesie, panie kierowniku, bo zakończono mamy już etap kanalizacji już dawno i sprawy pogwarancyjne. Ja bym chciał zwrócić, bo poprzedniemu prezesowi tak samo zwracano przez kilka wniosków komisji, żeby zwrócić uwagę na studzienki rewizyjne, które ulegają zapadaniu się. Panu Grzegorzowi też jest temat znany, żeby pociągnąć tę firmę do odpowiedzialności. Jeszcze prośba o przeglądnięcie, póki co jeszcze mamy te sprawy na gwarancji. Tak samo panie Grzegorzu, szkoła podstawowa numer 2 od ulicy Pokoju, te zapadlisko jeszcze z tamtego roku. Ja pani dyrektor zgłaszałem, może pani dyrektor już była u państwa w tej sprawie, bardzo bym prosił o zrobienie tego, bo to jest jednak bezpieczeństwo dzieci, które się tam poruszają. Takie zapadliska to są niezbyt komfortowe w poruszaniu się. Myślę, że będzie sprawa załatwiona pozytywnie. Ulica Lewandowska przy końcu od Fredry i Mickiewicza to są od Lewandowskiej. Takie główne studzienki, które się zapadają, które sam zaobserwowałem, ale z mojej strony chciałbym, żeby to było skontrolowane przez jakiegoś pracownika, który wytypuje te studzienki do naprawy tak pogwarancyjnych. Dziękuję. Proszę. Jeszcze ja mam pytanie, jeśli chodzi o udzielenie informacji, panie prezesie, w sprawie też tego planu, gdzie mamy zapis ulica Podmiejska. Czy kilka słów moglibyśmy uzyskać w tym temacie? Proszę panie prezesie. Jeżeli mówimy o ulicy Podmiejskiej, to było jedno spotkanie, w którym uczestniczyła pani burmistrz, nie wiem dlaczego nic powiedzieć. Byliśmy u pana burmistrza Chwiętacza, więc chcemy w tym roku ulicę Podmiejską zrobić, ponieważ w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam, wykonawca z Imielina wchodzi od swojej strony, czyli od strony Imielina na wykonanie kanalizacji w ulicy Podmiejskiej. W tej chwili spółka podpisała już umowę na doprojektowanie 4 domów, jeżeli chodzi o ulicę Podmiejską. Jeżeli będziemy mieli ten projekt do końca czerwca gotowy, to lipiec, sierpień, jak PGK Partner, wybierzemy wykonawcę na wykonanie podłączeń mieszkańców Lędzin na ulicy Podmiejskiej. Mamy to w planie, że w tym roku po prostu zostanie to wykonane. Czy jeszcze są pytania ze strony państwa radnych? Pan Edward Urbańczyk. Skoro został tutaj wywołany ten temat ulicy Podmiejskiej, no to dawno nie czułem się tak usatysfakcjonowany. Wiecie, że przez 3 lata walczyłem o to. Nawet to był jeden z głównych powodów, w którym wstrzymałem się z pozytywną opinią projektu budżetu. Mam całą dokumentację, też do imienia jeździłem. Bardzo dziękuję pani burmistrz i firmie Partner. No mogę się tylko cieszyć. Przekażę to mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, dziękuję za podziękowania. Natomiast ja chciałam podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za budżetem i wierzyli w to, że burmistrzowi uda się załatwić tę sprawę. A mieszkańcy zostaną o tym w stosownym czasie poinformowani. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I nie trzeba, panie przewodniczący, walczyć, tylko trzeba działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Nie widzę zgłaszających się ze strony państwa radnych. Wobec tego przechodzimy do wydania opinii. Panu prezesowi, panu kierownikowi dziękuję, ale możecie państwo macie ochotę zostać z nami, bo to będzie króciutko. Przechodzimy do wydania opinii komisjami. Najpierw komisja gospodarki.
Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2021 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o. w Lędzinach. Komisja Gospodarki, kto jest za, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Kto się wstrzymał i kto jest przeciw, również dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 7 radnych za 7. Dziękuję. To samo przechodzimy do Komisji Budżetu. Kto jest za pozytywną opinią, proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, również dziękuję i proszę o wyniki. Głosowało 6 radnych za 6. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy wobec tego do punktu 4, czyli zakończenie naszej komisji. Dziękuję Państwu radnym, dziękuję Pani Burmistrz, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Panu Mecenasowi, gościom zaproszonym za udział w naszej komisji. I proszę Państwa, zamykam posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Lędziny. I proszę Państwa, nie robimy przerwy, tylko przechodzimy do sesji, bo to już jest, proszę Państwa, pro forma króciutko. Pani Dorotko. Tak? Proszę Państwa, na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku oraz statutu gminy miejskiej Lędziny otwieram 51. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Lędziny 7 kadencji. Serdecznie witam radnych 7 kadencji, witam panią burmistrz Krystynę Wróbel, panią skarbnik Urszulę Ruską, panią sekretarz Annę Wiaderny, pana mecenasa Wojciecha Berendowicza, który będzie dbał o sprawny przebieg naszej sesji oraz witam zaproszonych gości i mieszkańców. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności na sali jest obecnych 14 radnych. Obrady są prawomocne, podjęte uchwały są wiążące. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 2, czyli zatwierdzenie porządku obrad. Czy są uwagi do naszego porządku? Nie widzę. Zatem proszę Państwa o przegłosowanie porządku naszego posiedzenia. Kto jest za porządkiem dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Również dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 14 radnych za 14. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 3, czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2021 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o. w Lędzinach. Czy są pytania? Pro forma też muszę zapytać. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie tytułu projektu uchwały. Uchwała Rady Miasta Lędziny z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu, planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2021 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o. w Lędzinach. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem omawianego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Również dziękuję i proszę o wyniki. Głosowało 14 radnych za 14. Uchwała otrzymała numer 51/429/18. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Zakończenie. Proszę. Do tej uchwały, tak? Proszę, panie radny. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pani burmistrz. Chciałem powiedzieć, no generalnie podziękować całej Radzie, pani burmistrz, za ogrom pracy włożone w przygotowanie tej uchwały i generalnie w realizację tego. Oczekiwania mieszkańców, szczególnie tutaj myślę o mieszkańcach ulicy Trójkątnej, Miłosza, Sienkiewicza i PCK,
całego tego obszaru były już takie, od dłuższego czasu czekali na tą kanalizację. No i myślę, że w końcu te ich oczekiwania otrzymały takie ramy, już wiedzą, jak to będzie realizowane, kiedy to zostanie zrealizowane. No i te ich wejście, nazwijmy to w XX wiek, w końcu się uda, będą mieli urządzenia kanalizacyjne, będą mogli w końcu żyć normalnie, bez tych uciążliwości związanych z problemami z kanalizacją i wodą deszczową. Bardzo dziękuję tutaj za wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. No i teraz tylko można powiedzieć, że żeby partner rozpoczął te działania i realizację tego projektu. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Proszę Państwa, punkt czwarty, zakończenie. Dziękuję wszystkim radnym za udział w dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Dziękuję Pani Burmistrz, dziękuję pracownikom, szczególnie pracownikom Biura Rady Miasta za przygotowanie naszej sesji i wobec wyczerpania się porządku obrad, działając na podstawie statutu Gminy Miejskiej Lędziny, zamykam 51. sesję nadzwyczajną Rady Miasta Lędziny. Dziękuję Państwu.